Siemano, z tej strony Manna z Nieba i w tym filmiku chciałbym Wam zaprezentować fajną modyfikację. Mowa tu o modyfikacji Iron Man. I teraz Wam pokażę wszystkie przedmioty, które są dodane w tej modyfikacji. A więc są dodane dwie nowe rudy, Titanium Ore oraz Vibranium Ore. Później są takie przedmioty, które są potrzebne, żeby skraftować te różne zbroje. A więc są dodane rakiety, takie electronics, armor plate, vibranium core, vibranium fragment, titanium ingot, to jest sztabka po przetopieniu tego, a to się otrzymuje z tego. I jest jeszcze arc reactor. Następnie jest taka zwykła zbroja, która nie posiada żadnych umiejętności. Posiadamy tylko wygląd Ironmana. Jest także ten napierśnik, inny taki. I tutaj jest niebieski. Teraz wam pokażę te zbroje i one mają odpowiednie umiejętności. A więc dzięki tym butom... Czekajcie. Dzięki tym butom samym... Dobra, nieważne. Tak więc gdy mamy tą całą zbroję, taki cały komplet ubrany, tą lepszą zbroję, to możemy latać, tak? Czekajcie, wam pokażę z tej perspektywy. O, możemy sobie latać. Tak, fajnie. Gdy spadamy, to mając tą zbroję, no nie są nam zadawane żadne obrażenia. Szybciej biegamy, co na pewno już zauważyliście. Możemy też dalej skakać. I teraz mamy też tutaj odpowiednie umiejętności, a więc na przycisku Z z naszej zbroi wyszczeliwane są strzały. One tak szybko mogą lecieć. Teraz cały czas duszę Z i widzicie. Ale w ekwipunku my nie potrzebujemy mieć żadnych strzał. Czy wam pokażę, jak to tu wygląda? Tutaj nie widać tego, bo to tak szybko leci. To jest pod przyciskiem Z. Pod przyciskiem X. Pozwólcie, że pójdę tylko w takie tereny, gdzie nie ma pustyni. Następnie pod przyciskiem X kryje się taka umiejętność jak... Aha, pod przyciskiem X kryje się takie coś, że gdy mamy jakiegoś moba w pobliżu... Czekajcie, tylko sobie coś zespawnuję. Weźmy jakiegoś, nie wiem... Niech będą zombiaki. Wiem, że jest dzień, się będą... O! Wezmę sobie parę krów, nas spawnuje. O! I klikając przycisk Z, one się palą. Następna umiejętność kryje się pod przyciskiem C i jest... Wygląda ona następująco. Taki otóż wybuch się dzieje. Następnie pod przyciskiem V kryje się taka umiejętność, że tutaj się podpala. 3 na 3 podpalamy ogniem, gdy wciśniemy klawisz V. Później, gdy wciśniemy klawisz B, to jest taki wybuch. No. Z to są strzały, X to jest to zabijanie ogniem, C to jest duży wybuch, V to jest podpalanie 3 na 3 i B to jest taki mniejszy wybuch. Te wybuchy są według mnie fajne, gdy jesteśmy na przykład w kopalni i dajemy sobie taki wybuch, no i już coś mamy. No, mamy jakąś taki surowce, możemy tak łatwiej znaleźć i tak dalej. A więc to by było na tyle z tej modyfikacji. Mam nadzieję, że ta modyfikacja wam się spodoba. Mi osobiście się ona bardzo podoba. Urozmaica naszą rozgrywkę. No i też przede wszystkim te wybuchy mi się podobają. W ogóle te wszystkie umiejętności, które posiada ta zbroja, są bardzo fajne. A co do craftingu tych wszystkich przedmiotów, to ten crafting znajdziecie na stronie podanej w opisie. Tam będzie również możliwość pobrania tej modyfikacji. A instaluje się ją bardzo łatwo.
cały plik, ten Iron Man, dajecie do waszego folderu mod i musicie jeszcze mieć zainstalowane Minecraft Forge, który daje się do Minecraft Jar. I to jest cała instalacja. Więc jeśli się wam podobało, nie zapomnijcie ocenić filmiku. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zachęcam was do tego. I to by było na tyle w tym odcinku. A więc trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.